z Jemądrzą Instytut Polska. Spotkania online. Okej. Okay. No to jesteśmy. Dzień dobry wszystkim. Paweł Byczuk, trener TMI. I Tomek Kocki. Który jest liderem naszej społeczności tutaj w Polsce. Jednym z dwóch. Oraz tak. Paweł też. Przedstawicielem naszej społeczności w Radzie tych społeczności w Instytucie, ale to oddamy głos Dominikowi, żeby troszkę więcej opowiedział. Tak jest. I jesteśmy liderami The Monroe Institute Local Chapter Polska, czyli oficjalną polską społecznością Instytutu. Podkreślamy, że to jest społecznością, bo pojawiło się w którymś momencie pytanie o warsztaty. Społeczność robi spotkania, będziemy robili też lokalne spotkania, jak trochę pandemia się uspokoi. Natomiast jesteśmy raczej od tego, żeby wspierać rozwój, a warsztaty robi Paweł jako trener oddzielnie. I tak, i witamy też wszystkich w Radiu Paranormalium. Marku, tak? Witamy jak najbardziej. Transmisja już leci, wszyscy słuchają. Świetnie. To ja tak dla zasady wspomnę, że prośba do wszystkich o włączanie mikrofonu, jak go nie używacie, jak najbardziej zachęcamy do włączania go, żeby coś powiedzieć, zadać pytanie, podzielić się swoimi opiniami, bo tak jak tutaj zawsze podkreślamy, po to jesteśmy, żeby tutaj właśnie rozmawiać z wami na te tematy i żeby tak jakby... żebyście się też mogli podzielić i jakąś informację zwrotną może usłyszeć od innych, niekoniecznie od nas. Tematem dzisiejszego spotkania są, jak ja to nazwałem? Nowości? Wieści, nowości. Z Instytutu, tak. Ogólnie to opowiem w skrócie, znaczy nie w skrócie nawet, opowiem, co robię w tej radzie, która się nazywa, właśnie, zaraz powiem o nazwie. Ja jestem tak jakby, społeczność na cały świat posiada lokalnych liderów, tak jak my z Pawłem na Polskę, i ci liderzy są na całym świecie, odpowiedzialni za regiony. No i jest taka rada, która się nazywa właśnie Council, i zaraz powiem, jaka jest pełna nazwa. I w tej radzie jest kilka osób, które się zajmuje koordynowaniem tego, z czego też ja właśnie, stąd mogę się podzielić z wami tymi informacjami. Rada zmieniła ostatnio nazwę. Wcześniej to się nazywało Local Chapter Network Leadership Council, czyli w nazwie było to Local Chapter Network. A w tej chwili rada ewoluowała i od tej pory ta rada będzie się zajmowała już nie tylko Local Chapter Network, czyli Local Chapter Network to jest takie określenie społeczności Instytutu na całym świecie. I teraz... no, powiedzieć, my to nazwaliśmy tutaj sekcja lokalna, tak? Sekcja lokalna Instytutu Monroe'a, czyli to jest taka sieć tych sekcji lokalnych i nad tym jest ta rada, która jakby... koordynuje, czy też zatwierdza powstawanie tych sekcji. Tak jest. I tak. I teraz nastąpiła ewolucja taka, że jeszcze pod tę radę będą trenerzy podlegali. I dlatego zmieniła się nazwa na Outreach Leadership Council. Trenerzy w instytucie mają tytuł Outreach Trainer. Stąd ta nazwa. No, tak już abstrahując troszkę, te outreach to jest takie słowo, które w zasadzie jest nieprzetłumaczalne na nasze, bo jakbyśmy do niego nie podchodzili, to po prostu nie brzmi po naszemu. Bez opisu, bez takiego długiego, rozwlekłego opisu nie da się tego ująć jednym słowem. Można by było powiedzieć, że to są tacy trenerzy popularyzujący wiedzę Instytutu i techniki Instytutu, ale to tak dziwnie brzmi, trener popularyzator. Ja tu wrzucę też od razu linka, takiego linka, pod którym można sobie kliknąć na dole na trainers i tam jest właśnie lista wszystkich
outreach trainers, którzy ukończyli kurs i mają ten tytuł, bo do tego trzeba ukończyć kurs. O tym też może nam wspomni Paweł, tak, który ten kurs kończy. Powiem, jak to wygląda pokrótce, ale to zanim dojdziemy do tego, to jeszcze tutaj tak, Dominik nam opowie o radzie. Czy na tym etapie są jakieś pytania? Nie ma. Dobra. W Radzie w tej chwili, ja tak o tej Radzie głównie opowiem i później też o tym, czym się zajmujemy, i tam będą newsy zawarte. W Radzie mamy 5 osób, z czego właśnie to jest nowość, w 2020 pojawiły, tak, bo Petru chyba Paweł też dołączył jakoś tuż przede mną. W 2020 dołączyły dwie osoby z Europy, co jest nowością, bo wcześniej wszyscy byli ze Stanów. Więc mamy lidera naszego, który jest z USA. Mamy Jane, która jest pilotem samolotów na emeryturze. Mamy Skaja, który jest nauczycielem matematyki i uczy wśród młodzieży, rozpowszechnia chemisynka, i on też jest ze Stanów. Jestem ja, no i jest Petru, który jest fizykiem, ale zwykłym, nie kwantowym. I Petru jest odpowiedzialny za spotkania na Europę. Są takie kontynentalne online'owe spotkania dla liderów. Nie tylko dla liderów. Nie, no tutaj jest to ogólnodostępne. Dla wszystkich, tak, którzy znają język angielski, mogą dołączyć do comiesięcznych spotkań właśnie, kiedy to w czwartek, drugi czy trzeci czwartek miesiąca, o 19 jest spotkanie właśnie europejskiej sekcji Instytutu Monroe'a, które właśnie prowadzi Petru. Wszystko się odbywa po angielsku, także osoby, które radzą sobie z tym językiem, mogą skorzystać. Właśnie. Nie reklamowaliśmy w ogóle tego. No kiedyś wspomnieliśmy o tym, ale jakoś tak później. Dobra, już wiem, czemu nie reklamowaliśmy. Okay. No więc są też takie kontynentalne spotkania. Są spotkania na Amerykę, są na Europę i mamy też, Paweł, nie wiem, czy wiesz, coś, co się nazywa Oceania, to się pisze, nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, Oceania Online Meetings, gdzie w to wchodzi Australia, Nowa Zelandia i coś tam jeszcze. Dobra. Jesteśmy w trakcie rekrutacji dwóch trenerów do Kansila, do Rady, po to, żeby właśnie tak jakby mieć w Radzie. No, ponieważ Rada zaczyna reprezentować trenerów, to rekrutujemy trenerów, żeby była jakaś równowaga. W Kansilu pracujemy nad nowymi na przykład rozwiązaniami informatycznymi, jakieś tam automatyzacje robimy takie, żeby to od strony informatycznej automatycznie się działo. A z ciekawostek, właśnie zaraz sobie otworzę, zrobiliśmy ostatnio mapę wszystkich liderów i wszystkich, tylko zaraz muszę to jakoś tak sprytnie zrobić. Okay. Zrobiliśmy mapę wszystkich liderów i trenerów na całym świecie. Sekundę, muszę jakoś to... I można ją sobie pooglądać, zobaczyć, gdzie jest najbliższy trener i ewentualnie spróbować się z nim skontaktować po to, żeby wybrać się do niego na warsztat na przykład. Tak, i to będzie dostępne prawdopodobnie na stronie niedługo. Tylko czekaj, Pawle, muszę nie przygotowałem jednej rzeczy. Ja mogę potwierdzić, że taka mapa istnieje, widziałem ją, klikałem, także na pewno jest. Dominik nie przygotowuje jej w tej chwili właśnie, żeby tutaj błysnąć. Ta mapa już jest. Tak. No dobra, pokazuję. Screen.
O. I to są wszyscy trenerzy na całym świecie. Nie mamy w ogóle w Afryce trenerów. W Rosji nie ma. No ciekawe, ciekawe to jest. Tak jakby dla pracowników w TMI-u też to była taka no, nowe doświadczenie, żeby na mapie to wszystko zobaczyć. To są nasi trenerzy. Właśnie, Paweł. Tu będzie Paweł niebawem. Tu, Poznań. Co ciekawe, najwięcej mamy tutaj, ten Niderland i Rumunia. Jest największe chyba stężenie. Okej. Okay. Tu mamy liderów, z czego właśnie jest Dominik i Paweł w Polsce. I znowu Rumunia chyba prowadzi w Europie. I jeszcze nie ma na tej mapie, ale w Afryce jest pierwszy LCN zarejestrowany. Pierwszy w ogóle na Afrykę. Więc takie rzeczy na przykład właśnie robimy w Concilu. O, w trakcie rejestracji jest zaznaczone, jest Karen w Cape Town. Ok, to w kwestii rozwiązań informatycznych. Które robi Dominik. No tak. Jako, że jest osobą, która ma do tego kwalifikacje i wiedzę, więc tam wnosi nową jakość, podnosi ten poziom informatyczny. Tak, bo mój oficjalny tytuł, z którym zostałem, na stanowisko, na które zostałem zrekrutowany do Rady, to osoba odpowiedzialna za rejestrację i za automatyzację procesów, coś takiego tam było. Process automation. No dobra, co jeszcze robimy w tym Concilu? Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w proces rozwoju świadomości. Prowadzimy taki projekt, żeby w ogóle rozpocząć z ramienia instytutu współpracę. To jeszcze długa droga do tego, natomiast współpracę ze szkołami, stąd też tak jakby, jak wcześniej wspominałem, jest jedna osoba w Radzie, która jest nauczycielem, która już to robi de facto. Natomiast jest plan taki, żeby w ogóle do szkół wyjść z nagraniami, z całym takim programem. Na razie pewnie w USA niestety, ale tak powoli to będzie działało. Rada zajmuje się też wsparciem dla liderów społeczności. Lada moment będą też trenerzy, nie wiem dokładnie, co będziemy z tymi trenerami robili jeszcze. I robimy też spotkania co tydzień, właśnie też dla tych liderów, na których różne są tematy, jakieś spotkania z pracownikami instytutu i różne inspiracje. Mapę pokazywałem, jak wygląda LCN na całym świecie, nasi liderzy, nasi trenerzy. Link wrzucałem. Jeszcze raz wrzucę link, pod którym... A nie, jest ten link. Dobrze, pod którym można tych trenerów zobaczyć. Wcale tak dużo ich nie ma. Na cały świat to nie jest dużo. Właśnie, Pawle, czym się różni outreach trener od guest trener? Bo jest coś takiego jak trener gościnny i na przykład William Bullman, który zajmuje się wychodzeniem z ciała i prowadzi kursy w instytucie, on nie jest tutaj jako guest wymieniony, ale on jest gościnny. No, różnica między trenerem gościnnym a outreach trenerem czy trenerem rezydentem to jest taka, że ci trenerzy gościnni, oni nie przeszli szkolenia trenerskiego w Instytucie Monroe'a. To są po prostu osoby, które przyszły z jakimś ciekawym pomysłem do Instytutu i korzystają po prostu z tej technologii, którą Instytut dostarcza po to, żeby przedstawiać tematy, o których mówią. To nie wyklucza tego, że gościnny trener nie może być też trenerem, tym outreach trenerem. W każdym razie jest taka kategoria właśnie tych trenerów, gości, którzy prowadzą warsztaty w Instytucie,
sporcie, ale nie są jakby certyfikowanymi trenerami przez Instytut. Przez sam Instytut nie przeszli ścieżki szkoleniowej. I oni też, popraw mnie Pawle, jeśli coś będę nie tak mówił, ale z tego co wiem, to oni też przez to nie mają takich też chyba zobowiązań, prawda? Wiesz co, no tutaj jeśli chodzi o zobowiązania w kontekście tego, w jaki sposób prowadzić na przykład warsztaty, co mówić, no to tutaj mają, że tak powiem, wolną rękę w tym zakresie, natomiast trenerzy są zobligowani do zachowania pewnej struktury, pewnych form, które no, narzuca po prostu bycie trenerem Instytutu Monroe. Mm-hmm. No, z takich osób, przynajmniej dla mnie, które dla mnie są rozpoznawalne bardzo mocno, to jest William Bulman, który właśnie zajmuje się wychodzeniem z ciała. Sporo jest jego kursów w sieci. Tom Campbell, który będzie w Polsce to już w tym roku. Briana ze spotkań kojarzę, ale nie z kursów. I jeszcze Susan Gisman. Susan Gisman to też jest ciekawy przypadek, bo ona była dowódcą w armii amerykańskiej, odznaczonym dowódcą. I nagle się przestała, wyszła z wojska w momencie, kiedy jej siostra zmarła i przez 7 miesięcy mała i zaczęła mieć kontakty ze światem niefizycznym. Taka historia. I jest jeszcze Luigi Ciambarella, który odpowiada za oddział Instytutu. To jest takie, tutaj przy tej okazji podkreślę, my nie jesteśmy oddziałem Instytutu, tylko my jesteśmy społecznością w Polsce, a Luigi prowadzi pełnoprawny oddział w Wielkiej Brytanii. I Luigi jest, jak widzicie tutaj, za outreach trenerem, jak i guest trenerem. Guest trener to jest taki trener, tak, który prowadzi swoje własne warsztaty w ramach Instytutu. Tak. Nie widać tego, że on jest też tym... To chciałem zrobić. Że outreach to są ci, którzy są właśnie powiązani do zachowania pewnej formy, tak? Tak, formy i prowadzą warsztaty, które są jakby produktem Instytutu Monroe'a. Czyli znajdują się w portfolio Instytutu. Mogą to być na przykład warsztaty typu Gateway Voyage, czy warsztaty weekendowe. Wszystkie generalnie te, które istnieją na liście warsztatów Instytutu, jako warsztaty Instytutu. No i świat jest mały. Jane Coleman, to jest, o niej wspominałem, jest z nami, jest ze mną w Radzie i była pilotem samolotów. I jeszcze chyba mamy kogoś tutaj z Rady. Okej, kółko zostało. No, zaraz. Jak to się robi, ten clear? Dobra. No i tak to wygląda. Tu Ania jest chyba. O, Luigi jest. Kto jest? Ania, tak, też jest. Tak. W Radzie. Czy była? Bo już nie, tej... Ania nie jest teraz w Radzie. No dobra, tak to wygląda. I mamy tu jeszcze, oczywiście mamy tutaj na górze zarząd wymieniony, z czego Scott jest tym głównym dowodzącym. A widzę, że jeszcze nie zupdate'owane jest. Aha, nie, bo Lori nie jest w zarządzie, okej. Okay. Dobrze. No dobrze, to tak mniej więcej, żeby nie zanudzać też tymi strukturami. W każdym razie też widzicie, że te informacje o trenerach, o tym, kto i w jaki sposób jest powiązany z Instytutem, można znaleźć tam bezpośrednio na stronie Instytutu Monroe'a. Dzięki temu można się zorientować, gdzie, kto i co za co jest odpowiedzialny, gdzie takiej osoby szukać. Także jest to takie dość dobre, rzetelne źródło informacji, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Tak jest. Jest taki projekt, znaczy projekt, to jest nasz pomysł, to tutaj wspomnę. To nie jest to taka dygresja, że
Jeśli ktoś byłby zainteresowany uczestnictwem w kursach, ktoś z Was w kursach online z Instytutu, na przykład z tłumaczeniem na polski, to dawajcie znać. Ja wrzucę linka. Jeśli na przykład by się zebrała grupa osób, które chciałyby iść na dany kurs, a mają barierę językową, to dawajcie znać na maila, na Facebooku, jakkolwiek. My to będziemy zbierać. Jak się uzbiera odpowiednia jakaś liczba osób, to zaczniemy coś działać w tym kierunku, tak? Myślę, że są takie możliwości, żeby na przykład, nie wiem, żeby Paweł albo my we dwóch, żebyśmy uczestniczyli w takim kursie i wspierali to od strony takiej jakby językowej. No bo bariery już nie ma tak jakby tej terytorialnej. Nawet w ten weekend teraz byłem na kursie, no to wszystko tak jakby zdalnie się robi i oni nawet to robili według strefy czasowej amerykańskiej i u nas to po prostu było trochę przesunięte, ale to nic nie szkodzi, tak? Pod tym linkiem są wszystkie kursy, tak? Jest Gateway, czyli ten pierwszy kurs, jest Lifeline, czyli odpowiednik tego odzyskiwania dusz, jak u Bruce'a Moena, jest wychodzenie z ciała nawet, jest manifestacja rzeczywistości, dużo tego jest. Dużo, no ja nawet zaskoczony jestem, bo jest nawet energy, jakiś medicine, virtual retreat, czyli praca z energią, stricte. O. Więc dawajcie znać, proszę, a propos tego. Z takich newsów jeszcze powiem, że Instytut przygotowuje się do wprowadzenia nowych technologii do wykorzystania. Będą jakieś tam zmiany, to nie zostało jeszcze oficjalnie ogłoszone, więc nie chcę za bardzo w szczegóły wchodzić, ale mogę zdradzić na przykład, że z takich ciekawostek, że została przeprowadzona analiza, w której Instytut ma określoną konkurencję. I nie wiem, czy być może spotkaliście się z takimi portalami jak Mind Valley. Jest taki portal, gdzie są różne rzeczy też podobne do tego, co w Instytucie udostępniane. Jest Glidewing, Calm, Headspace, no i parę innych. Ale w ramach tej analizy nie będę się może rozwodził, natomiast w ramach tej analizy to, co taka esencja jest taka, że Instytut został zakwalifikowany jako bardzo głęboko i wąsko specjalizująca się jednostka, tak? Czyli na przykład ten Mind Valley ma bardzo dużo kursów, bardzo ogólnie, bo się spotkałem, to taka, może tak też od podpowiem, z czym się spotkałem, na przykład z jakimi opiniami, na przykład koleżanka mnie ściągała do tego Mind Valley na kurs, no i okazuje się, że ten Mind Valley jest bardziej ogólny, tak? W Instytucie mamy nagrania, mamy struktury różne, uczymy się pewnych rzeczy, jest to wszystko bardzo precyzyjnie przygotowane, bardzo zrównoważone i dużo bardziej tak jakby dużo więcej esencji dostajemy i wyników też niż w tych innych portalach. No i tak, to tak a propos Cancilla, to na tą chwilę wyczerpałem moje notatki. Czy macie pytania? Chcecie zadać pytanie od... Włączcie mikrofon i śmiało. Marta, nie słychać cię. Okej. Pawle, to przejdźmy do jakichś tematów niefizycznych może. Tak? Jeszcze tam mówiłeś, jeszcze miałem opowiedzieć, żeby nie było potem, że obiecane, a nie zrealizowane. Jak wygląda takie szkolenie trenerskie? O, właśnie. To jest dość długi proces, a teraz jeszcze bardziej wydłużony przez całą tę pandemiczną sytuację.
Trwa mniej więcej półtora roku, trochę może krócej, rok i trzy miesiące w normalnych warunkach i składa się z takiej dość rozbudowanej części teoretycznej, która trwa bodajże 9 miesięcy, gdzie trzeba sporo przeczytać książek, napisać sporo wypracowań, odpowiedzieć na wiele pytań, które się dostaje z Instytutu, właśnie tworząc takie opracowania, wypracowania z różnych dziedzin, zarówno z dotyczących biografii Roberta Monroe'a, jak i samej świadomości, jak i spraw związanych z prowadzeniem kursów, z współpracą w grupie, prowadzeniem biznesu i tak dalej, i tak dalej. Tam naprawdę tych modułów jest kilkanaście, więc a każdy dotyczy czego innego. I to wymaga mniej więcej jakieś 200 godzin pracy. Potem jest drugi etap, jest to warsztat. 200, Pawle, 200 godzin, to sobie policzmy, 200 godzin, no to jest przez 8 godzin, jakby miesiąc pełnowymiarowo pracować, to jest 25 dni roboczych przez 5 dni. No to jest miesiąc i tydzień. No tak, no, czyli to jest miesiąc i tydzień tak jakby pracy na pełnym etacie. O, to dopiero etacie. No i potem drugi etap to jest kurs, szkolenie na miejscu, tygodniowy warsztat, gdzie tam się już w praktyce te wszystkie rzeczy realizuje, prowadzi się tam na miejscu też warsztat, czy też część warsztatu dla pozostałych uczestników takiego szkolenia. I po zakończeniu tego drugiego etapu jest jeszcze trzeci etap, gdzie prowadzi się warsztat pod nadzorem trenera, mentora, który przyjeżdża, żeby popatrzeć, jak taki warsztat już w praktyce wygląda z prawdziwymi, żywymi uczestnikami, jak to się dzieje. Także taki. A oprócz tego, to powiedziałem o samym kursie, natomiast żeby zostać zakwalifikowanym do tego kursu, trzeba mieć ukończony kurs pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie, czyli Gateway i któryś z warsztatów drugiego stopnia. Może być Guidelines, może być Lifeline, może być którykolwiek, który można odbyć po zakończeniu kursu Gateway Voyage. Także jest to proces rozciągnięty tak na dobrą sprawę na kilka lat, jeżeli ktoś by chciał sobie, ktoś miałby taki pomysł, żeby zostać trenerem, no to musi się uzbroić w cierpliwość, gotówkę i czas. Czyli mówimy o tym, o Gatewayu? Tak. I to jest drugi stopień, i tak? To jest drugi stopień, tak. Okej. Okay. Czyli trzeba odbyć Gateway i któryś z tych dwóch warsztatów. Okej. Okay. Z takich ciekawostek, które zupełnie osobno wtrącę, to Pawle znika stąd Guidelines, żeby iść do Exploration. To jest news z ostatnich 5 dni. Lifeline trzeba mieć. Albo coś jeszcze tutaj jest. Aha, tu Discovery chyba było. Okej, okay, nie. W każdym razie, żeby tak jakby nie psuć, to żeby być tym outreach trenerem, to trzeba to, czyli Gateway Voyage albo Guidelines, Guidelines albo Lifeline. Tak? Tak, tak. Okej. Okay. No to myślę, że to tak mniej więcej wiecie, jak wygląda struktura tego, co my tutaj robimy i w jaki sposób potem to się przekłada na to, jak wy korzystacie z tych
z tych naszych kontaktów, które my posiadamy w Instytucie. I myślę, że dzięki temu, że Dominik jest w Radzie, to te wiadomości są naprawdę najprecyzyjniejsze, najświeższe, jakie mogą być, bo w rzadko której sekcji na świecie jest lider, który jest jednocześnie też członkiem Rady Programowej, więc tutaj naprawdę mamy człowieka w samym sercu. Dzięki. No tak, to prawda, to prawda. No dobrze, to może ktoś ma jakieś pytania z tym związane, jakieś przemyślenia, a może by po prostu chciał się podzielić swoim doświadczeniem od ostatniego na przykład spotkania naszego miesiąc temu. No, a ja dorzucę od siebie, że takie typowe newsy, na przykład co się dzieje w Instytucie, to staram się na Facebooka wrzucać, tak? W sensie takie hity same, tak. No to co, kończymy spotkanie, tak? Ten webinar. Bądźcie aktywni. Dajcie nam satysfakcję jakąś, energię do tego, żeby te spotkania były. No, wygląda na to, że ktoś tutaj chyba chce zostać trenerem, bo się pojawiło pytanie na Zoomie, czy da się wyżyć finansowo jako trener. No to zależy, jak się do tego podchodzi. Da się wyżyć. W sensie, bo oprócz tak jakby, bo tak jakby iluś jest tych trenerów, którzy... czyli ty, Paweł, pewnie masz więcej doświadczenia z tym. Ja kojarzę przynajmniej jednego, dwóch, którzy pełnowymiarowo rodzinę utrzymują. No, szczerze mówiąc, no, jeśli się chce to dobrze robić i działać na własną rękę, no to się tam trzeba po prostu poświęcić i robić to. A wtedy to pociąga za sobą takie konsekwencje, że odpowiednią ilość warsztatów należy przygotować tak, żeby to się po prostu kalkulowało, żeby to się spinało. Inaczej jest w przypadku trenerów, którzy prowadzą warsztaty w instytucie tych rezydencjalnych, którzy po prostu mają wszystko przygotowane, oni tylko przyjeżdżają poprowadzić zajęcia. Wtedy po prostu dostają honorarium i oni z tego raczej nie żyją, zajmują się innymi rzeczami. Natomiast takie osoby, które gdzieś tam są rozproszone po świecie i poświęcają się upowszechnianiu tej wiedzy, to na nich spada wszystko. Cała ta oprawa biznesowo-marketingowa, która zajmuje dużo czasu i pochłania dużo energii. No i to musi się wiązać oczywiście później z odpowiednim wynagrodzeniem, no bo to jest jednak czas, tak? Tak jak chodzimy do pracy i spędzamy tam po 8 godzin, to tutaj tak samo, to jest przygotowanie takich zajęć, to jest po prostu czas, który na to się poświęca. Także wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego będziesz podchodzić. Jeżeli to ma być hobby, to może być jako hobby, jak najbardziej. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tutaj na czacie napisał: poznaję dopiero temat i mam zbyt małą wiedzę, by zadać sensowne pytanie. No tylko, że nie ma chyba pytań bezsensownych, także pytajcie śmiało. No, to znaczy, no, może być pytanie, jak zacząć? Właśnie. No, tak jakby... To odpowiadając na to pytanie, można powiedzieć, że od zrobienia pierwszego kroku, od początku, czyli chociażby od wzięcia udziału w takim spotkaniu jak tutaj, dowiedzenia się czegoś, czegokolwiek na temat świadomości, na temat tego, czym jest Instytut, w jaki sposób działa, czym się zajmuje, czym jest świadomość, posłuchać, jakie doświadczenia mają inni ludzie, że nie jest to
rzecz tylko dla wybranych, że powiedzmy, że tylko doświadczenie mają prowadzący. Okazuje się, że również inne osoby tutaj, które uczestniczą, mają doświadczenia, o czym się nieraz przekonaliśmy, bo były gorące dyskusje. W trakcie tych spotkań też staramy się przeprowadzać medytację. To jest właśnie kolejny element tego pierwszego kroku, a może nawet już drugi krok, gdzie można się zapoznać z technologią w zasadzie i z metodologią, z możliwościami, jakie daje ta technologia, poznać pierwsze swoje własne doświadczenia, mieć swoje pierwsze własne doświadczenia, a potem idąc dalej za wskazówkami albo z tego spotkania, albo z kontaktu z nami, na przykład zapatrzyć się we własne nagrania i pracować w domu, ewentualnie zapisać się na warsztaty, na które zapraszam, które prowadzę, warsztaty ChemiSync. Także możliwości jest kilka. Można oczywiście też pójść ścieżką taką, jeśli się zna język angielski, skorzystać z oferty Instytutu Monroe'a i skorzystać z warsztatów online w tej chwili. Jeśli będzie taka okazja i możliwości, to pojechać do Stanów. No na razie jest to trudne do zrealizowania, ale miejmy nadzieję, że będzie to możliwe za jakiś czas. No w tej chwili z naszych informacji wynika, że do końca 2021 roku nie będzie warsztatów na miejscu w Instytucie. Pierwsze daty pojawią się dopiero w 2022, o ile sytuacja na to pozwoli. I tutaj mogę wnieść newsa, który też oficjalnie nie został podany, że będą remonty w Instytucie, robią nową wentylację w budynkach i nawet jest w planach budowa nowego budynku. Stąd prawdopodobnie, no bo to bezpośrednio, wiem jakie są plany wiem co zostało ogłoszone i zarządzone, więc przypuszczam, że po prostu otwarcie w 2022 będzie z nowymi tak jakby budynkami, z nową jakością, mimo że i tak ta jakość naprawdę moim zdaniem tam bardzo wysoka jest, tak jakby dużo się płaci za te kursy, ale to się też wiąże z tym, że dużo ta jakość kosztuje. W górach jest instytut, daleko od można powiedzieć cywilizacji, od miast. To wszystko kosztuje, więc. No, z drugiej strony, no to też patrzymy na pryzmat tutaj naszej siły nabywczej, bo jeśli patrzeć na amerykańską siłę nabywczą, no to jest ta taka cena, tyle ile kosztują po prostu warsztaty. Gdyby przełożyć to jeden do jednego, no to u nas wiele warsztatów jest w podobnej cenie. Padło pytanie, czym różnią się nagrania Instytutu od nagrań tak, ja szukam posta, gdzie tak, żeby coś tutaj linka dać, bo wrzucałem informację o tym na Facebooka. Generalnie ChemiSync.com to jest technologia, która została sprzedana i to jest zamknięta technologia, już wybadana i ona działa jak najbardziej, natomiast tak, i to zostało sprzedane do prywatnej osoby, która się tym zajmuje i zarządza, i ona komercyjnie już tak jakby to prowadzi. Natomiast Instytut dalej prowadzi badania nad technologiami wspierającymi rozwijanie świadomości i te nowe nagrania, na przykład darmowe 10-minutowe, zawierają dwie dodatkowe technologie, czyli te nagrania no bogatsze są, powinny, dla wielu osób mogą mocniej działać. Tych technologii jeszcze jest więcej, to nie jest koniec, tak jakby w Instytucie teraz w tym roku ma no parę nowych rzeczy powstanie, takich na cały świat, no, zobaczymy tak jakby jak to wyjdzie,
ale jest plan taki, żeby w ogóle więcej tych nowych technologii dźwiękowych wypuścić i więcej, no, tak jakby no, dostaniemy nowe zabawki do pracy ze świadomością. Różnica jest taka, że w tych nowych nagraniach, które nazywają się Monroe Audio Support, jest kilka różnych technologii. Pozostaje nadal HemiSync jako jedna z technologii użytych i ona na przykład może służyć tutaj jako taki podkład dźwiękowy do wywołania fal na poziomie delta. A oprócz tego dodatkowo jest technologia modulacji kąta przestrzennego. No akurat, ponieważ tutaj nie mam nic pod ręką, takiej ilustracji, a dobrze by było mieć obrazek, który by to przedstawiał. Na następnych może, no, na następnym spotkaniu może to przedstawimy, jak działa modulacja kąta przestrzennego. Oprócz tego jest modulacja fazy, także są trzy różne technologie użyte, które pogłębiają i utrzymują ten efekt, są po prostu jeszcze bardziej no, dostosowane do potrzeb ludzi. Aha. Wrzuciłem linka do posta na Facebooku. No i myślę, okay, że ten post ładnie to wszystko wyjaśni. Ta odpowiedź jest satysfakcjonująca na pytanie. Zaraz, bo jeszcze chwilę. Najpierw jeszcze Ewa. Tak, możesz, Ewo, powiedzieć. No, dobry wieczór. Witam cię, Dominik i Pawle. Cześć. Chciałabym najpierw pocieszyć tego kogoś, kto zadał te pytanie, znaczy, że powiedział, że jest nowy i nie wie, od czego zacząć. No to tak samo ja jestem nowa i pewnie jest wiele więcej takich osób jak ja. Też nie wiedziałam, od czego zacząć. Praktycznie książki Roberta Monroe przeczytałam tak pierwszą tak bardzo szybko, drugą tak samo, druga mi się trochę ciągła i trzecią, ale to jest tylko przez czas i przez to, co tutaj, no co jest potrzeba do zrobienia tutaj normalnie na ziemi. No i chciałabym powiedzieć, wtedy właśnie spotkałam się z tymi nagraniami Pawła. To były jakieś tam darmowe spotkania i takie jeszcze, właśnie nie pamiętam, co to było, o 22 medytowaliśmy zawsze razem właśnie dla ziemi. I co zauważyłam? Te medytacje darmowe takie, co są, one są naprawdę świetne. Są świetne. Słuchałam też medytacji Roberta Monroe, tych starych jeszcze. One są po angielsku. Bardzo często musiałam się zastanawiać nad niektórymi słowami, co mnie wyrzucało po prostu z tego transu. A jak słuchałam, powiem na przykład taką różnicę. Czyli na przykład jest ta medytacja ze skrzynią, tak? No to jest naprawdę mega. Bo medytacja Roberta najpierw słuchałam Pawła, tak? Te dźwięki są niesamowite. Jest to tak unowocześnione, że to tak działa, no jest naprawdę niesamowicie. No i powiem wam tak. Skrzynia, która tam była, co trzeba sobie ją wyobrazić, była tak silna, że ja jej w ogóle nie mogłam podnieść rękoma. Ja nawet nie mogłam tej klapy podnieść, a jak ją zamykałam już z tymi wszystkimi swoimi rzeczami, to dosyć, że na kłódkę, jeszcze tam mam swój taki kod własny, że jak piszę moje sny w senniku, to piszę je kody, mam po prostu taki alfabet, każda litera znaczy coś innego, bo niektórych rzeczy nie chciałabym, żeby ktoś czytał w domu, jak on sobie leży na wierzchu. No i ta skrzynia jest właśnie zamykana też na taki kod. Jest bardzo silna i ciężko ją otworzyć. A na przykład jak zrobiłam później medytację od Roberta Monroe, ja tutaj patrzę, a to skrzynia jest z papieru. Jeszcze ma kolorowe ściany. No mówię, no nie, no trochę taka lipa, nie? Ale no kolega mi powiedział, skrzynia to skrzynia, jak działa, to działa. Ale co jeszcze najbardziej mi się podoba, czego nie ma właśnie u Roberta, ta rura od odkurzacza. To jest niesamowite, jeżeli coś się nie chce włożyć do skrzyni. Miałam coś takiego, okropny sen, i chciałam z tego snu włożyć tam rzecz. Nie mogłam jej w ogóle podnieść z ziemi i włożyć do skrzyni, ale ten ktoś nie wiedział, że właśnie można tak na szybko wyciągnąć tą rurę obok i wciągnąć. I poszła jak piórko do środka z powrotem. Jest naprawdę super to, co wy robicie, jak ten głos Pawła
i bo te dźwięki niesamowite. I właśnie też chciałam się zapytać o, jak można się na takie wasze warsztaty zapisać? Pawła, ja nie jestem trenerem. Pawle? Wiesz co, jeżeli jesteś już na liście mailingowej ze strony chemii.sync.pl, no to dowiesz się o terminach warsztatów i ja po prostu wysyłam tą drogą zawiadomienia o warsztatach i wtedy można się zapisywać. Natomiast no, nie ogłaszam ich tak jakby... Nie ma jednej strony, na której są Pawła warsztaty. Przemi wobec. No ja rozumiem. Po prostu jest zachęcam najpierw do zapoznania się z tą technologią, z tym, co robimy na warsztatach. Tego wszystkiego można się dowiedzieć z maili, które wysyłam. I to też pozwala podjąć później decyzję o tym, czy weźmiesz udział w warsztatach, czy jest to coś, co ci odpowiada, czy też nie. I przy kolejnej okazji można się zapisać, kiedy taka pojawi się. Warsztaty się odbywają w takich dwóch turach, wiosennej i jesiennej. Jest przerwa letnia i zimowa, kiedy nie ma warsztatów. Zwykle seria ta wiosenna zaczyna się od marca, kończy się pod koniec czerwca albo na początku lipca, no a ta jesienna od września do grudnia mniej więcej trwa. A potem po prostu z powodów czysto ekonomiczno-organizacyjnych, po prostu nie ma chętnych na warsztaty w terminie letnim i zimowym, dlatego też się nie odbywają, bo istotną rzeczą dla warsztatów jest to, żeby była grupa. To właśnie to bardzo wpływa na jakość doświadczeń. Warsztat, powiedzmy, dla jednej czy dla dwóch osób, kiedy potrzeba jakiejś interakcji w grupie, no nie bardzo ma sens po prostu, dlatego też robimy je w takich terminach, kiedy większość osób po prostu chce przyjeżdżać. I to tak, jeśli chodzi o warsztaty. Tutaj pojawiają się kolejne... Czy to odpowiada na twoje pytania, Ewa? Tak, dziękuję bardzo, ale mogłabym jeszcze tylko dodać właśnie do tych medytacji grupowych. No to właśnie jest niesamowite. To działa dużo, dużo bardziej niż jest tylko jedna osoba. Wszystko jest tak. Nawet jeżeli jest to online, to tak samo. Mała w grupie jest to dużo silniej. Dzisiaj medytacja. Słucham? Będzie dzisiaj medytacja. To bardzo się cieszę. Jeszcze tak a propos skrzyni, ponieważ no tutaj Instytut mocno stawia na kreatywność osób, które korzystają z tej technologii. Także te instrukcje, które podaje na przykład Robert Monroe w tych starych nagraniach, to nie są rzeczy, których się trzeba ściśle trzymać, i tylko tak wyobrażać, w jaki sposób on to sugeruje. Warto popuścić wodze wyobraźni i kreatywności i tworzyć swoje struktury, te, w których czujemy się dobrze. I tutaj na przykład ta rura, która się pojawiła, jest efektem pewnych doświadczeń, które zostały zebrane przez trenerów, od uczestników warsztatów, i to właśnie miało okazję zaistnieć w tym nagraniu, o którym mówisz, bo skrzynia jest nadal skrzynią. Ja na przykład miałem inny sposób na skrzynię, ona zawsze mi też towarzyszyła, nie miałem rury, ale byłem umówiony ze skrzynią, że ona zawsze tam zadziała, kiedy będzie taka potrzeba i wciągnie te rzeczy, które mi przeszkadzają, i bardziej mi się to kojarzyło z takim, powiedzmy, z taką otwierającą się buźką jak u mapetów i zjadającą, a nie właśnie z rurą od odkurzacza. Natomiast na warsztatach, kiedy mamy więcej czasu o tym, żeby omówić skrzynię, to przedstawiam wiele różnych
wariantów, z jakimi się spotkaliśmy, gdzie ludzie po prostu uwolnili swoją kreatywność i te skrzynie przybierały no, najdziwniejsze, najróżniejsze formy, czasem po prostu bardzo zaskakujące. Także to wszystko zależy od nas. Tak jak mówiłem już, ja używałem w którymś momencie myśli odsiewni z Harry'ego Pottera, w którymś momencie sitko sobie tak przez głowę przekładałem i tam te kamyczki to różne były, te myśli niepotrzebne, to też tak jakby ewoluowało. Ale też mam takie doświadczenie, u mnie nadal jest tak jakby, ja, skrzynia jest odkurzaczem właściwie, nie? No. Jest to wygodne dosyć urządzenie, które wciąga wszystko, co jest w zasięgu rury. Ja jeszcze właśnie, jeżeli mi nie umknęło, dla osób, bo tak dla osób, które zaczynają, chcą zacząć przygodę z tym, to tak, książki Roberta Monroa, a później Bruce Moen, ale książki, no to już tak jakby, no to już się w coś wchodzi. Ale jest jeszcze po drodze coś, co mogę co z chęcią, znaczy z czystym sumieniem polecam, Rafał Nieradzik. I Rafał bardzo dużo materiałów przetłumaczył na swoim YouTubie, wrzucam linka. Dla słuchaczy radia wystarczy w YouTubie wpisać Rafał Nieradzik i się znajduje wtedy jego konto. Jest bardzo dużo materiałów przez Rafała właśnie z Instytutu przetłumaczonych. No i tam tak jakby ja bym to też polecił, bo tam są filmiki po 5-10 minut, gdzie on porusza konkretne zagadnienia, w sensie porusza w różny sposób. Niektóre materiały są po prostu tłumaczone przez niego, jeden do jednego, a są też materiały, w których on to opowiada o swoich doświadczeniach. Natomiast to wszystko jest jak najbardziej zgodne z tym, czego uczy Instytut i w takiej atmosferze, o jaką dba Instytut. W sensie, no bo w ogóle... No to jest określona jakość. Bardzo ważne, tak? Bardzo ważne jest, jeśli chodzi w ogóle mowa o Instytucie, to, że co jest rolą Instytutu. Instytut Roberta Monroe pełni rolę latarni dla osób, które chcą właśnie tak jakby rozpocząć przygodę, czyli bierzemy udział w kursie, jakiejkolwiek wiedzę pozyskujemy z Instytutu, zawsze tam jest zawsze jest duży nacisk na to, żeby nic nie było dla nas narzucane, ani tłumaczone na zasadzie, słuchajcie, to jest tak i macie tak robić i koniec. Zawsze, właśnie nie, tak jakby. I to jest to też w moim odczuciu bardzo odróżnia Instytut od wielu innych kursów, tudzież osób, które się dzielą swoimi doświadczeniami, bo często te osoby mówią, że słuchajcie, to jest tak i tak trzeba robić, to tak będzie dobrze. No właśnie nie. Właśnie tak jakby nie. Właśnie tak jest, że ktoś ma jakieś doświadczenia, być może się znajdzie grupa osób, dla których to będzie działać, ale warto nie przekreślać tych, którym w ogóle na przykład coś nie będzie grało. Tak? I tutaj mi znowu przychodzi do głowy Mike, z którym byliśmy z Pawłem w Stanach na warsztatach w Instytucie. To był Mike, który w ogóle nie miał, jak robił ćwiczenia, w ogóle nic nie widział, nie słyszał w świecie niefizycznym, on miał tylko jakieś takie odczucia wewnętrznie, że on po prostu wiedział, że na przykład obok niego jest jakaś istota. On to wiedział, ale nie miał żadnych takich odbioru, komunikacji, nie? Więc warto tak jakby tu tak jakby mieć świadomość o tym. No i do rzeczy, tak jakby ten Rafał Nieradzik, ja Rafała śledzę. Rafał też dwie książki napisał, bardzo fajne. Jak z czystym sumieniem mogę Rafała polecić. I tutaj tak jakby jest bardzo przystępny ten materiał i kupę roboty dobrej Rafał robi, tłumacząc nagrania i tak. O, to tak najszybciej. Później jeszcze do tego są książki Roberta Monroa i Bruce'a Moena i Rafała Nieradzika. A jak ktoś, są też nagrania na YouTubie, są przetłumaczone na język polski, gdzie Paweł dużą robotę wsadził w to, żeby tak jakby swoim głosem po polsku prowadzić. Są też w języku angielskim oryginalne,
darmowe nagrania. Jest sklep chemii-sync.com, gdzie można sobie kupić nagrania i nawet można samemu zacząć pracować, tak? Z tym takim najbardziej znanym, na przykład Gateway Experience. To jest seria nagrań, gdzie duża ilość jest nagrań. I tam tak naprawdę, no jakby przejść przez tego gatewaya samemu, to naprawdę, no, można mieć efekty. Tak, tak. No to jest program, który składa się z 42 ćwiczeń. Każde ćwiczenie... Pawle, no, tylko czekaj, bo ja nie chcę w to wchodzić. Tego gatewaya mamy tam, którego możemy kupić i sami pracować. Ja wiem z własnego doświadczenia, na przykład koleżanka kupiła tego gatewaya, ja wiem z własnego doświadczenia, że tak, jest taka możliwość, ale naprawdę ciężko jest samemu. I tu wjeżdża właśnie tak jakby, wjeżdżają Pawła warsztaty, gdzie Paweł tak jakby, gdzie poznajemy raz ludzi, którzy są w podobnym miejscu jak my w życiu, w sensie interesują się tym, ćwiczą, chcą się rozwijać. Dwa, jest grupowa energia, zupełnie inaczej te ćwiczenia wychodzą. Trzy, Paweł przekazuje wiedzę na temat dookoła tych nagrań. To, czego kupując nagrania z chemisync.com, nie ma. Tam są instrukcje, tam jest tak dosyć konkretnie to wszystko jest opisane i jak najbardziej da radę, tak? Natomiast jak najbardziej da radę, oczywiście, natomiast no, ze względu na to, że tutaj na warsztatach macie okazję doświadczać tych rzeczy i od razu się dowiedzieć, czy też pozyskać. Wsparcie w interpretacji dostaje się od ciebie, Pawle, jako od trenera, który wie, jak to zrobić, który, no właśnie ten tytuł trenera, o czym wcześniej mówiliśmy. Trener to jest osoba, która ma bardzo dużo, poświęciła energii i czasu na to, żeby w zrównoważony sposób, nie narzucając, wspomóc każdego, bo jak się przyjeżdża do instytutu i wierzymy w Boga katolickiego, to też to jest okej, jak najbardziej. I to o to chodzi, tak? To nie jest żadna religia, żaden system do wyznawania. To jest droga, ścieżka rozwoju, niezależnie od tego, jaki każdy z was ma, w jakim środowisku wyrósł, w jakich przekonaniach i tak dalej, związanych właśnie z wierzeniami i doświadczeniami związanymi ze światem. Oprócz tego dziękuję ci, Dominiku, za takie rekomendacje. Pawle, zaraz. Ja byłem u Pawła na warsztatach teraz jakoś tam, ile to było? Parę miesięcy temu, no, nie? W wrześniu chyba, czy w październiku. No. I nadal tak jakby coś nowego, zawsze coś nowego jest, tak jakby polecam, bo spotkałem, bo na przykład spotkałem, nie będę liczył, ale spotkałem ludzi, z którymi nadal mam kontakt i to jest też duża wartość, tak jakby naprawdę. To tak jak na studiach typu MBA się płaci za to, żeby poznać takich ludzi, to tak samo tutaj poznajemy na tych warsztatach właśnie... Osoby, ludzi, które mogą ciężej spotkać niż tych z NBA-a tak naprawdę. Ludzi, którzy mówią tym samym językiem i to jest taka ukryta wartość warsztatów, bo zazwyczaj jest tak, że nie mamy z kim porozmawiać. Po to są te spotkania między innymi tutaj. Po to jest możliwość porozmawiania, podyskutowania, wymieniania się doświadczeniami z tymi osobami, które tutaj widzicie na tym spotkaniu, z którymi razem uczestniczycie. I to jest jedna z wartości, którą właśnie warsztaty niosą. Warto potem te kontakty utrzymywać, no bo wracamy do rzeczywistości, w której dotychczas byliśmy i znowu nie ma nikogo, z kim można by było porozmawiać na te tematy. Dominiku, wspomniałeś też o stronie chemicyn.com, na której można zaopatrzyć się w nagrania, ale to nie jest jedyne źródło, bo strona chemisync.com zawiera tylko nagrania chemisync. Jest jeszcze strona monroeinstitute.org, gdzie również jest sklep, w którym oprócz nagrań chemisync są nagrania z nowymi technologiami.
I tutaj było właśnie pytanie, jakie nagrania polecamy z nowych technologii. Trudno tutaj jakieś polecić. To ja sugeruję zazwyczaj dobierać nagrania według własnych oczekiwań, własnych potrzeb. Jeżeli potrzebujemy jakiegoś nagrania, które pomoże nam poradzić sobie z emocjami, no to szukamy w tym kierunku. Natomiast ja tutaj mam na przykład kilka takich nagrań muzycznych właśnie z tymi nowymi technologiami. To są akurat te, które mi się najbardziej podobały. No i cóż można powiedzieć, muzyka to jest po prostu muzyka. Jednemu będzie się bardziej podobała, drugiemu mniej. Natomiast ta cała otoczka technologiczna, ona po prostu wzmacnia efekt działania tej muzyki. I tyle. Coś tutaj jeszcze... Wrzucam linka jeszcze z filtrem, także jak się wejdzie w tego drugiego linka, to widać te nagrania, które zawierają tą wzbogaconą technologię, która się nazywa Mono Audio Support. Ja powiem, jeszcze chyba tego nie mówiłem. Ja kupiłem sobie nagranie, które się nazywa Conscious Connection, czyli świadome połączenie. Mhm. I słucham tego leżąc na macie akupresyjnej. I powiem szczerze, że nawet mam taką swoją ulubioną medytację od Joe Gallenbergera, który się zajmuje manifestacją, która się nazywa Ocean Heart, o czym już wcześniej wspominałem. Powiem szczerze, że jest na równi. Jeśli chodzi akurat o leżenie na tych kolcach, tak jakby na macie akupresyjnej. Tak, na macie akupresyjnej. Tą matę to ja nie wiem, ja w ogóle o tej macie to chcę chyba do instytutu napisać, wiesz Paweł? Bo to aż się prosi, naprawdę. Wszyscy, już w pracy w kilku firmach zaraziłem ludzi, Paweł już ma... i wszyscy mają spektakularne efekty, tak jakby, więc, a to, kurde, 130 zł kosztuje taka mata. Ja też tak jakby, jak idę na siłownię, to po siłowni czasami jestem pospinany. Dużo medytacji musiałbym porobić, żeby osiągnąć to, co ta mata daje. Mogę wrzucić linka. Podgłówek od tej maty pokazuję. Tak, pokaż. To jest super sprawa, ta poduszka. Na początku to się wydaje takie straszne, bo se podkładamy i nam się tu bardzo wbija to, ale to jest bardzo cenna rzecz, ta poduszka. A generalnie leżymy na czymś takim. Już teraz nie pamiętam. Każda z tych części ma bodajże ponad 4000 kolców. No. Więc można się pokłuć troszkę. Są gumowe kolce, czy jakieś takie ostrzejsze? Ostre, to jest twardy plastik. Jak przekładasz tą matę, to trzeba uważać, bo naprawdę sobie można kuku zrobić. Tak, no ja się uderzyłem palcem 2 dni temu i naprawdę długo bolało. Rozłoży się ciężar, to okej, ale jak w jednym miejscu to... Nie, no nogami na tym też potrafię stać parę minut. Jest ciężko, ale już wszystko ćwiczyłem. Pupą, nawet brzuchem leżałem, bokami. Plecy najlepiej działają, ale tak. Ale staję nogami, to jest ciekawe. Rzeczywiście efekt jest taki, że no po prostu na tej macie nie da się leżeć, nie rozluźniając ciała. Więc osoby, które mają problemy na przykład z relaksacją, z rozluźnieniem ciała, no to tutaj się tego nauczył, korzystając z tej maty. No to działam tak, do tego jeszcze medytacyjkę jakąś i naprawdę jak marzenie. Serio. Także spokojnie, można leżeć i godzinę i nie robi to jakiegoś szczególnego wrażenia. Choć na początku wydaje się przy pierwszym kontakcie, że się nie wytrzyma 5 minut. No. Ja robię 40 minut całe to nagranie, bo to nagranie, o którym wspominałem, ma 40 minut. Mam wyćwiczone, że to jest właśnie idealny czas. Zresztą czytałem gdzieś opisy i właśnie około 40 minut to jest ten czas taki, kiedy jest te naj, naj,
no pełne efekty się uzyskuje, tak? Pierwsze 10-20 to tam jakieś tam działania się zaczynają, a około 40 to jest takie, jak ktoś badał, że najwięcej się uzyskuje, później już dużo więcej się nie dzieje po tych 40 minutach. Zachęciliście. Serio, ona nie jest tak, naprawdę. I to nie są żadne czary, nie? Tak jakby... Tak. I to naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się na tym leży, mimo że to wygląda na jakieś sztuczki fakira, ale nie, tak nie jest. Tu jeszcze parę pytań było, tak, które się pojawiły. Wcześniej Dominik pytał, czy istnieją polskie wersje nagrań oprócz tej darmowej na stronie HemiSync. Tak, są darmowe wersje nagrań na kanale YouTube. Wrzuciłem linka do twojej playlisty, Pawle, tak. I to są nagrania z tymi nowymi technologiami. Karim pytał o pętania, czy OB to bezpieczna metoda, czy są jakieś inne zagrożenia. I tutaj przychodzi z pomocą post, który wrzuciłem od Williama Bullmana, który się zajmuje, ile tam, ze 30 lat się zajmuje wychodzeniem z ciała, książki napisał na cały świat, tak jakby kursy robi, bo zapraszali go w Indiach nawet do local chaptera i tak dalej. I on się, jest ten filmik, zaraz go wrzucę, natomiast jest filmik, w którym on konkretnie właśnie odpowiada na to. Że tak jakby generalnie jak my sobie sami nie generujemy lęków i kształtów różnych i takich rzeczy, jak my pracujemy ze sobą, nic nam kuku żadnego nie zrobi, żadne demony, inne takie tam historie. I on też powiedział, że on nie mówi, że nie ma złych istot, ale tak jakby po pierwsze to 99% to mamy kontakt ze swoimi własnymi kształtami i lękami zwizualizowanymi, a nie z prawdziwym jakimś złem. Po drugie, no właśnie, nawet jeśli są faktycznie jakieś niedobre istoty, to one w ogóle nie mają do nas dostępu. No, przede wszystkim my żyjemy w ogóle w systemie pewnym uczenia się, gdzie też tak jakby, no umówmy się, to nie jest tak, że my sobie w tym ciele jesteśmy i nagle przyjdzie jakieś zło i nas ciach. No nie. Paweł, sorry, no tak. Nie, bardzo dobrze. Bo ja się też często spotykam z takimi pytaniami. Dużo na ten temat mówimy na warsztatach Bruce'a Moena akurat, bo one są mocno ukierunkowane na kontakty z no tą częścią świadomości, która ma dostęp między innymi do osób zmarłych. No i tam też się pojawiają różnego rodzaju uprzedzenia, wątpliwości związane z tym, czy jest to wszystko bezpieczne, a jeżeli coś się pojawia, no to właśnie, tak jak Dominik mówił, wynika to raczej z nas samych niż zakusów jakichś istot, więc i podajemy tam dużo różnych przykładów, robimy ćwiczenia, które pomagają uniknąć takich sytuacji, kiedy będziemy się czuć niekomfortowo z podobnymi zagrożeniami, które sami sobie wygenerujemy. Już wiem, czemu nie znalazłem linka teraz do tego filmu, bo on jest zaplanowany dopiero w postach, czyli się pojawi, ale ja zaraz go wrzucę. Link do filmu, gdzie William się wypowiada na temat właśnie tych zagrożeń ewentualnych. Znaczy generalnie to na jaką grupę taką otwartą nie wejdę, to ciągle te demony i tak dalej. A tymczasem, no właśnie, tak jakby, no... Esencja jest taka, że jeśli pracujemy ze sobą i tak jakby potrafimy wokół siebie balon energii rezonansowej zrobić, potrafimy się oczyścić, wypełnić miłością i światłem, potrafimy tak jakby równowagę złapać, bo to tak naprawdę po co my to robimy z tym światłem i tą miłością? Po to, żeby równowagę złapać, przestrzeń, po to, żeby, nie wiem, ja już różne miałem też sytuacje życiowe, medytacja Ocean Heart, gdzie się zanurzam w energii miłości, wizualizuję takie rzeczy właśnie, oczyszczanie i otaczanie się tą pozytywną energią, wszystko się rozpuszcza tak jakby, nie? Dokładnie, więc... Pełna równowaga, spokój.
No właśnie to jest to, co też staramy się tutaj przekazywać cały czas i naprawdę warto zacząć pracować z tymi metodami. Najpierw stworzyć sobie podstawy, warsztat taki, który zapewni, że zaczniecie się czuć komfortowo tu, w tej rzeczywistości fizycznej i dopiero wtedy kierować się w kierunku jakichś eksploracji dalszych, żeby po prostu nie wskakiwać od razu w obszar, który jest nieznany i który może spowodować spotęgowanie lęków, które w sobie nasi. Najpierw te lęki po prostu warto trochę uspokoić, ułagodzić, żeby potem nie wchodziły w grę. I to robimy na przykład na pierwszym stopniu warsztatu. To budowanie tych podstaw, oswajanie emocji, pozbywanie się lęków, które mogłyby przeszkodzić w dalszych eksploracjach. Tutaj kolejne pytanie o Roberta. Ja tylko jeszcze króciutko wrzucam linka do filmu Williama Bulmana, który jest trenerem od wychodzenia z ciała i w tym filmie opowiada o duchach i demonach. Krótki filmik, 8 minut. Można kliknąć sobie tam na ten trybik kółeczko i włączyć sobie, wyświetlić sobie przetłumaczone na polski napisy. To taka, myślę, bardzo cenna wiadomość dla wszystkich osób, dla których język jest barierą. No i tutaj on się wypowiada ze swojej perspektywy, tak? Szerzej trochę niż tak, to, co ja powiedziałem. Pytanie dotyczące Roberta Monroe'a i pani Adamskiej-Rutkowskiej, która pisze, że nadal jest Robert Monroe opiekunem niektórych projektów, mimo że już jest po drugiej stronie. I czy to jest prawda? Z tego, co mi wiadomo, to tak. Natomiast jakich projektów? Tylko słyszałem, że owszem się pojawia. Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia w kontekście Bruce'a Moena, że Bruce Moen też odszedł i nadal jest opiekunem projektów tutaj naszych. Umówiliśmy się jeszcze za jego życia, że będzie sprawował opiekę nad warsztatami i na każdych warsztatach się Bruce Moen pojawia, o czym się przekonują uczestnicy, którzy go tam spotykają właśnie na tych warsztatach. Także skoro Bruce Moen to robi, to z pewnością Robert Monroe też. Tak jest. Dobra. Okej, okay. No dobrze, to chyba odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jest już 20 godzina i 15 minut. Może byśmy tak zrobili sobie medytację. Dzisiaj. Tak. Patrzę, że Dominika napisała, a ja piszę do everyone. Dominika napisała, że piszę do niej. Ale ja zmieniłem to, że. Tak. Wszystkie pytania już, Pawle, przeczytałeś? Tak, wydaje mi się, że tak. Dobra, tak. Wydaje mi się, że tak. To możemy zasiąść do medytacji, słuchawki na uszy, wygodna pozycja. Dzisiaj będziemy, ponieważ to zawsze jest przydatne, to dzisiaj sobie poćwiczymy energię wdzięczności i skorzystamy z krótkiej medytacji wdzięczności, która jest dostępna u nas na kanale YouTube, na kanale warsztatów Hemisync. Dominik już tam przygotowuje nagranie. Jest gotowe. No to odpalamy. Wszyscy gotowi? Marta gotowa? Tak jest. Wygodna pozycja dla ciała. Ja jeszcze się upewnię, czy na pewno stereo. Dobrze. No to uwaga, włączam transmisję. Najpierw, teraz będzie inaczej, będzie tak. Pach, music. Warning.
Jestem. No dobra. Tylko powiedzcie mi jeszcze, jak z głośnością. A to Zoom steruje tą głośnością chyba. No dobra, jeśli by była głośność jakoś mocno za, czy coś, to mi jeszcze powiedzcie. Ja już włączam w takim razie. Medytacja wdzięczności. Dzięki codziennemu wyrażaniu wdzięczności odniesiesz wiele korzyści, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Pomaga ono w przestawieniu umysłu tak, aby skupiał się na pozytywach. Pomaga także w rozwijaniu empatii i wzmacnianiu relacji. Znajdź wygodną pozycję do tej medytacji. Połóż się lub usiądź na wygodnym krześle podpierającym kręgosłup. Skup się na oddechu. Weź głęboki, oczyszczający wdech, a następnie wypuść powietrze łagodnie i powoli. Odpręż się. Poczuj, jak z każdym oddechem odprężenie wlewa się do twojej głowy, relaksując twoje czoło, skronie, szczękę i całą twarz. Jak przepływa w dół do twojej szyi, ramion oraz dłoni, aż po czubki palców. Teraz odpręż brzuch. Niech to uczucie spływa w dół przez twoje biodra, twoje nogi, aż do stóp. A teraz odpręż całe swoje ciało. Przypomnij sobie teraz coś, za co jesteś wdzięczny.
Nie ma znaczenia, czy będzie to coś wielkiego, czy małego. To otworzy drzwi do jasnego światła wdzięczności wewnątrz ciebie. Przywitaj i obejmij to jasne światło. Kiedy uczucie wdzięczności narasta, pozwól mu przepływać przez całe twoje ciało. Niech to jasne światło wdzięczności rozszerza się coraz bardziej w tobie i wokół ciebie. Utrzymuj skupienie na tym uczuciu wdzięczności za ten nowy dzień, za całe dobro, które doprowadziło cię do tego momentu, za pozytywne odczuwanie świadomości, którą teraz posiadasz. Nadszedł już czas, aby powrócić. Skup swoją uwagę na swoim ciele fizycznym, na krześle lub poduszce, na której siedzisz. Stając się coraz bardziej rozbudzony, weź głęboki wdech. Jesteś w harmonii, rozbudzony i przytomny fizycznie.
otwórz oczy. Witaj z powrotem. Wracamy powoli. Marta już wróciła. Wracamy. I mam nadzieję, że to było odświeżające doświadczenie. Będziecie się chcieli też podzielić tymi swoimi doświadczeniami. Jeżeli ktoś potrzebuje trochę czasu na zrobienie notatek, niech robi. To jest dobry moment. Warto zapisywać swoje doświadczenia, bo w ten sposób budujemy swoją umiejętność do zapamiętywania doświadczeń. Stają się one mniej ulotne. Nadajemy też temu, co zapisujemy. Tak. Mhm. Dla naszej podświadomości w ogóle, tak jakby dla nas, podkreślamy. Mhm. To się odbywa zawsze na wielu poziomach, nie tylko na niefizycznym, ale wiele rzeczy robimy dla naszej własnej podświadomości. Stąd też właśnie taka muzyka, stąd też sugestie. No dobra, ktoś może by chciał coś powiedzieć o swoim doświadczeniu? Można? Proszę. Można? Proszę. Ja tą medytację dosyć często przerabiam, łącznie z dwoma dodatkowymi. Oczywiście jest to dla mnie dosyć duże przeżycie, dlatego że ja wchodzę w taki właśnie trans odbioru tego, co jest przekazywane. Myślę, że no, że jest to bardzo fajne. A tak na marginesie jeszcze chciałabym powiedzieć o swoich o ostatnim swoim spotkaniu, w którym brałam udział w podróżach niefizycznych, że miałam bardzo ciekawe przeżycie, kiedy pracowaliśmy w grupach i mieliśmy za zadanie szukać podobieństw w tych zadanych nam, że tak powiem, ćwiczeniach. I w pewnym momencie ja wyłamałam się z tego, że tak powiem, z tej proponowanej medytacji. I odpłynęłam zupełnie gdzie indziej i widziałam zupełnie co innego. Była to wizja bardzo ciekawa, ja o niej nie dyskutowałam później, nie rozmawiałam nawet z osobą, której ona dotyczyła, mianowicie ona dotyczyła Jolanty,
której mąż był pisarzem i po prostu odszedł, czyli zmarł. I nawet nie miałam kiedy z nią porozmawiać tak dłużej, żeby skonfrontować, czy to był faktycznie jej mąż. Zadzwoniłam dopiero niedawno i zadawałam jej pytania. Na przykład, jak wyglądał w rzeczywistości jej mąż, czy... I tutaj mówiłam po prostu, czy wyglądał tak i tak. Ona mi odpowiadała tak. Pytałam o wiele innych rzeczy. Pytałam na przykład, mówiłam, jak my siedzieliśmy. To znaczy, chodziło o mnie, przewodnika, jego osobę i również jej osobę. I te wszystkie moje pytania zgadzały się. Tak. Do czego zmierzasz? Do tego zmierzam, że wszystko się potwierdziło. I faktycznie odczuła to moja sąsiadka, która trzymała mnie na rękach, że ja odpływam. I to wszystko się potwierdziło, co ja widziałam. Ja faktycznie widziałam jej męża, ponieważ opisałam go, jak ja go widziałam i ona to potwierdziła, prawda? I wiele innych rzeczy. Na przykład on siedział z boku, ja siedziałam z drugiej strony biurka, przy którym on pracował. On siedział z lewej strony i na wprost okna, które było po prostu było w tym pokoju widoczne i opisałam to okno, jak ono było, jak ono wyglądało. Ona nie potwierdziła. Potwierdziła mi również. Poza tym ona weszła również do pokoju w tej części takiej zaciemnionej i przyniosła nam herbatę. Postawiła przed każdym, powiedzmy, tą herbatę i usunęła się w cień. I tak faktycznie też było. Ona też to potwierdziła. Wiele elementów potwierdziła. Powiedz nam, jak to się ma do tego doświadczenia, które mieliśmy przed chwilą. No, na temat tego ćwiczenia po prostu, że jest to ćwiczenie bardzo dobre. Że ja ćwiczę je, ćwiczę łącznie z tymi... Mam pewien problem, bo ja nie potrafię mówić w jednym słowie, nie potrafię to powiedzieć w jednym słowie, dlatego dużo mówię, dlatego interesuje mnie, jestem obserwatorem po prostu i analizuję. I mam po prostu problemy. Natomiast tutaj nie miałam problemu, no po prostu jestem wdzięczna bardzo wielu osobom, nawet to znaczy nie nawet, a również i tobie, i Dominikowi. I bardzo mi się podoba Rafał, który pięknie przedstawia swoje doświadczenia, no, jeżeli chodzi o wychodzenie z ciała, czego ja nie doświadczyłam, próbowałam, ale to mi się nie udało. No i to wszystko, co mogłabym powiedzieć. No. Bo nie potrafię po prostu mówić w jednym słowie, czy w jednym zdaniu, bo jestem źle rozumiana czasem. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Okej, dziękuję również. Dziękuję również. Mam do ciebie prośbę, żebyś wyciszyła mikrofon. Wszystkie osoby, które nie mówią w danym momencie, to prosimy o to, żeby miały wyciszony mikrofon. Czy ktoś by chciał jeszcze się podzielić doświadczeniem z ostatniego ćwiczenia, z ostatniej medytacji? No to może ja, jak nie ma chętnych? O, proszę bardzo. No ta medytacja była taka troszeczkę inna niż ostatnio, Paweł, jak robiliśmy z tobą w przesilenie w grudniu. Tam to aż się popłakałam. Nie spodziewałam się tego w ogóle, jak mnie to poprowadzi. Po prostu nie musiałam nawet myśleć, za co jestem wdzięczna.
No dzisiaj chciałam być wdzięczna za to, bo ja studiuję medycynę chińską i z naturą i roślinami jestem bardzo blisko od zawsze, od dziecka. No i w tej medytacji poczułam to. Chociaż mamy okropną zimę i nie jest w ogóle zielono, to widziałam te wszystkie. Widziałam dziurawca żółtego, drzewa, do których się mogę przytulić w lesie, ale czasem człowiek chce się tak przytulić mocno, a nie może. A w tej medytacji to wyobraź sobie, że udało mi się przytulić korzenie. Mhm. No i to było takie dla mnie fajne. Taka byłam wdzięczna za to, co już mam, bo na przykład teraz jestem na etapie zbierania korzeni, na przykład żywokostu i produkuję z tego różne maści, ale do mieszanek też, a niedługo właśnie będą inne zioła, których teraz nie mogę zobaczyć, dotknąć ani powąchać. W tej medytacji udało mi się to zrobić. No to już niedużo czasu zostało, bo momentu, kiedy to wszystko zacznie rozkwitać, rozwijać się i no, już mogę w realu to nawet zrobić. A w realu nigdy nie przytulę korzeni drzewa. No właśnie, to też jest właśnie zaleta tego, że można to zrobić niefizycznie. Tutaj mamy, dziękujemy Ci, Ewo. Mamy kilka wypowiedzi osób z Radia Paranormalium, które zacytował tutaj Marek. Kikolandzik pisze, że mi tego typu relaksacje działają z opóźnieniem. W zasadzie jak już w nagraniu mam się przebudzić, to ja się zaczynam powoli relaksować. Radę na to, jaką mógłbym udzielić, to taką, że po prostu praktykować medytację, żeby uzyskiwanie relaksu przechodziło łatwiej. Wtedy taka krótka medytacja też spełni swoje zadanie. Bo tak jak tutaj Dominik już dzisiaj mówił, takim optymalnym czasem na medytację, która zakończy się w cudzysłowie sukcesem, to jest te 40 minut, kiedy jest czas na to, żeby odpowiednio wejść, wdrożyć się i zacząć medytować. Natomiast te krótkie medytacje u jednych od razu wchodzą, niektóre osoby z kolei, które szczególnie są mocno zestresowane, dobrze by było, żeby troszeczkę też sobie takie medytacje wydłużyły, zrobiły kilka medytacji, w każdym razie zapoznały się z tym stanem relaksu, po to, żeby później łatwiej można było w krótkim czasie się zrelaksować. Taka warta nauki umiejętność, bo dzięki niej można w krótkim czasie się odstresować. Nie potrzeba do tego długich przerw, kiedy jesteśmy wyłączeni. No i kolce jeszcze do medytacji. Genialna sprawa. Tak jest. Popieram. Od Zbigniewa... Pawła wkręciłem w kolce i ten... No. No ja też już kręciłem parę osób. No, zadowolony jestem, bo to Pawła w coś tak jakby... Paweł ma taką osobowość, że ciężko tak jakby przejść, tak jakby, żeby walidację i to tak jakby... No. Dziękuję Zbigniewowi za uznanie, że są to medytacje, tak. Które... Medytacje Pawła to jedyne na ten czas, które akceptuję, nie drażnią, ale skrzynia mi nie działa. No ja tak jakby właśnie tak jakby tutaj przy tym gra mi bardzo to, co mówiłem wcześniej w ogóle a propos tej ścieżki, którą buduje i promuje Instytut, tak? Właśnie bez narzucania, bez oceny, bez więc nie wiem, czy to tak bezpośrednio się łączy z tym odbiorem, Zbigniewie, twoim. Natomiast ja mam takie porównanie, też wchodzę sobie na różne grupy OB i tak dalej i brakuje tej równowagi tak jakby ogólnie w ogóle, tak jakby i w medytacjach i we wszystkim. Marta z czegoś się śmieje. Jedna rzecz, o której warto pamiętać, to jest to, że nasze oczekiwania mogą zrujnować po prostu cały efekt. Z tego względu, że jeśli coś nie pasuje,
do naszych oczekiwań, to odrzucamy lub też nastawiamy się na jakiś efekt. I w związku z tym no, każdy inny jest niezauważony. No, widzę, że tutaj się rozpoczyna dyskusja na czacie. No właśnie, dziewczyny, chodźcie tutaj na mikrofony, a nie tam. Mikrofon nie działa. No to odłącz słuchawki. Już wiesz, że to przez słuchawki. Tak, jasne, nie działa. U Marty nie działa. A jakbyśmy powiedzieli, że ten... Czekaj. 100 zł dostaniesz za uczestnictwo w programie. Tak się naprawi. No dobrze, to w takim razie tym optymistycznym akcentem chyba będziemy już powoli kończyć. Tak. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie przyniosło Wam wiele ciekawych informacji. Ono było troszkę inne w charakterze od poprzednich, bo tutaj z kolei dzieliliśmy się różnymi informacjami, których nie zdobędziecie raczej z takich kanałów ogólnodostępnych. No przy okazji była też i medytacja, która jak widzimy tutaj po uśmiechniętych buziach, niektórych wypowiedziach oraz czacie przyniosła efekt. Bo oczywiście można do niej wracać, bo to jest medytacje, ta i inne są dostępne na naszym kanale YouTube, na kanale warsztatów ChemiSync. Link był już podany wcześniej do tych medytacji. Można do nich wracać, do czego zachęcam. I zapraszamy z Dominikiem na nasze następne spotkanie, które już odbędzie się w marcu. Pierwszy wtorek miesiąca, jak zwykle. Tym razem miesiąc marzec. Dokładnie za 4 tygodnie, 2 marca o godzinie 19, zanotujcie sobie już w kalendarzach, żeby nie zapomnieć, żeby się tutaj wszyscy stawili w komplecie, zabierzcie znajomych, ciotki, wujki i dzieci, kogo się tylko da, powiadomcie znajomych, bo im będzie nas więcej, tym będziemy mieli też większą energię, która będzie na nas wszystkich oddziaływać i współdziałać z tym, co robimy. I Marta koniecznie z naprawionym mikrofonem. A jak nie, to ja ci wyślę mikrofon. No serio, ja tak męczymy tą bułę, żebyście się odzywali i tak dalej, ale to takie ważne jest, to tak jakby i dla grupy, i dla nas, i w ogóle, no... No bo wiemy, że to Wam się podoba. No możemy wysnuć taki pośredni wniosek, skoro do tej pory wytrwaliście, to się podobało, no ale jeśli będziecie brać udział, to dacie tym większy znak, że to jest to, czego oczekujecie. No poza tym jest to jedna, przypuszczam, z niewielu okazji, gdzie można rzeczywiście spotkać się z ludźmi, którzy myślą w podobny sposób, pracują z podobnymi metodami, doświadczają podobnych rzeczy i można się wymienić właśnie tymi doświadczeniami z tymi ludźmi, więc warto z tego korzystać. Po to jest ta społeczność, po to jest to forum, żeby tymi myślami, tymi doświadczeniami się wymieniać. Spotkania typu wykład, typu webinar, no to takich spotkań jest dużo, natomiast takich dyskusji na żywo myślę, że można policzyć na palcach jednej ręki, a może tylko na jednym palcu. No. No dobra, i tym właśnie, i tak jakby tutaj też dziękuję Ci bardzo, Ewo, za to, że się podzieliłaś i Danuto, za Wasze tak jakby no, podzielenie się, tak, własnymi doświadczeniami. Tak.
To dziękujemy w takim razie za uwagę. Dziękujemy za uwagę. Paweł? Tak? Co będzie za miesiąc? Marzec. Nie, temat. Temat będzie za miesiąc warsztaty timeline, w których wziął udział Dominik. Tak, zobaczymy. Pewnie nie starczy mi tak jakby gadania na całe nasze spotkanie, ale postaram się opowiedzieć w skrócie, bo właśnie jestem, w ten weekend skończyłem warsztat, który się nazywa Timeline, który polega na podróżowaniu do poprzednich wcieleń i w tym wcieleniu do dzieciństwa, do przyszłości. No i tak, opowiem, co było na tym kursie i tak. Więc ja od razu tak jakby zachęcam do zebrania przygotowania jakichś swoich pytań, tak, z tym związanych. Podróż do poprzednich wcieleń, podróż w czasie i ogólnie zagadnienia z czasem. No bo tak jak mówię, no nie jestem w stanie streścić całego kursu, a być może komuś będę w stanie odpowiedzieć na pytania. Dobrze, to jeszcze raz dziękujemy Wam wszystkim za udział. Dziękujemy Markowi za retransmisję w Radiu Paranormalium. Dziękujemy też 50 ponad słuchaczom, którzy właśnie teraz jeszcze słuchają. Właśnie też dziękujemy słuchaczom. 55 osób w tym momencie pokazuje licznik. Całkiem sporo jak na wtorek. To zapraszamy wszystkich z Radia Paranormalium. Za miesiąc będziemy rozmawiać o podróżowaniu w czasie. Dziękujemy za uwagę. Żegnamy się. U mnie przynajmniej widać, że ja jestem na górze, Dominik pod spodem. Może u was jest inaczej. W każdym razie. A u mnie odwrotnie, wiesz? Ty jesteś pode mną, a ja nad tobą. Dobrze, to żegnamy was. Dominik Kociński i Paweł Byczuk. Widzimy się za miesiąc, dokładnie za 4 tygodnie, 2 marca o godzinie 19. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy. Cześć. Do usłyszenia. Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMI Polska na Facebooku pod adresem facebook.com/tmipolska.pl.